Dzisiaj uświadomię ci to, że jak bardzo ważne jest, kiedy ty przyszłaś na świat chętnie przyjęta, przyjęty przez swoich rodziców, albo niechętnie. Chcę ci pokazać, że odrzucanie przez rodziców poprzez różnego rodzaju czy przemoc, czy agresję, czy jakieś tam wyzwiska, czy w ogóle w momencie, kiedy mama była w ciąży i na przykład nie chciała ciebie, albo wcześniej nie chciała ciebie, jak to bardzo mocno wpływa na jakość relacji, jak to mocno wpływa na to, jak ty budujesz swoje życie i swój świat, i jak to wpływa na to, jaką masz jakość życia, w jakich warunkach mieszkasz. Bo zobacz, kiedy rodzic ciebie nie chciał, odrzucał poprzez agresję, właśnie wyzwiska jakieś, to będziesz dążyć w swoich relacjach do tego, żeby partner ciebie odrzucał, na przykład. Będziesz dążyć do tego, żeby on ciebie zgładził, żeby on ciebie jakoś wewnętrznie niszczył, w jakiś sposób zabierał ci energię do życia, albo nawet po prostu używał wobec ciebie przemocy, bo na przykład robił to samo rodzic. To znaczy, rodzic to robił najpierw, a potem po prostu ty to chcesz kontynuować i odtwarzać życie, jakie było w dzieciństwie. Albo na przykład w momencie, kiedy byłeś niechcianym dzieckiem przez swoich rodziców, nieświadomie, czyli oni nie byli gotowi na kolejne dziecko, a ty się pojawiłaś. To w twojej psychice, w twojej głowie, w twoim ciele jest zapis: ja nie powinno mnie tu być, więc będziesz robić wszystko, żeby ciebie tutaj nie było. Czyli możesz albo chcieć popełnić samobójstwo, albo na przykład będziesz tak kreować swoje życie, żeby ci było ciężko, żeby ci było trudno. Jakby i ty to będziesz robić właśnie dla tego rodzica, czyli dla tej mamy najpierw, nie? Bo to głównie mama, te jej odczucia, ta jej chęć przyjęcia ciebie, tak ty będzie tworzyć twoje życie, bo jak ona nie będzie chciała, będąc tobą, ona będzie żyła: o Jezu, ja sobie nie poradzę, będzie mi ciężko, będzie mi trudno, jeszcze ma do tego jakiś lęk, to ty karmiąc się tym wszystkim, będziesz prowadzić życie dokładnie takie, jakie ona wykreowała w tobie poprzez przez te 9 miesięcy, a potem przez wczesne lata dzieciństwa. Więc kiedy ona będzie właśnie poprzez myśli swoje jakieś takie trudne, negatywne karmić ciebie, a ona je dostała też od swojej matki, więc ty dostaniesz taki program: mnie ma tu nie być, więc będziesz siebie niszczyć wewnątrz. Będziesz chciała też zasłużyć na miłość poprzez: jak mi będzie trudno, tak jak mamie, to mnie pokocha. Jak ja będę z mamą te wszystkie problemy nieść, to mama mnie będzie kochać. Jak ja będę mamie pomagać finansowo, to ona mnie będzie kochać. Jak z mamą będę rozwiązywać jej wszystkie problemy z tatą, to ona będzie mnie kochać. Jak będę z nią przeżywać i brać te wszystkie jej cierpienia i bóle na siebie, to mama mnie będzie kochać. I zobaczcie, co się wytwarza. Mama mnie nie chciała, taki mam zapis, ale rodzisz się z jakiegoś powodu, więc mechanizmem obronnym, żeby przeżyć, będzie: ja się postaram, ja zrobię wszystko, żeby ona przeżyła, żeby ona tylko ze mną, żeby tylko ona była i żeby tylko przeżyć i żeby jakoś żyć. Tylko też jakość tego życia jest taka, jaka była mamy często. Jakby dla niej będziemy żyć tak, jak ona żyła. I często te mamy miały trudne życie. I dziecko będzie powtarzać, żeby zasłużyć na tą miłość. Ja miałam taki obraz, oczywiście mówię to na swoim własnym doświadczeniu. Ja miałam taki obraz swojego dzieciństwa, że ja nie chciałam się urodzić, by wchodząc w jakąś tam któregoś razu głębszą medytację, afirmację, ale też wchodząc w ustawienia systemowe, okazało się, że ja po prostu nie chcę się urodzić.
Ja bardzo nie chciałam przyjść na ten świat bez miłości, bo dla mnie brak miłości wiąże się z tym, że człowiekowi jest bardzo trudno budować swoje życie. Bo kiedy ty masz w sobie ten brak miłości, to szukasz relacji człowieka, który ci wypełni ten twój brak. Kto ci wypełni tą miłość w tobie. Kto cię nakarmi tym. Bo w momencie, kiedy ty wiesz, że się urodziłeś bez miłości, dla ciebie bez miłości, bo rodzic twierdzi, że on dał tą miłość, ale ty możesz to odbierać jako coś zupełnie odwrotnego. Bo wiecie, oni, rodzice zrobili wszystko, nie? Co mogli na tamten moment. Ale no, my urodziliśmy się z pewnym i tak zapisem w naszym ciele, z pewnym jakimś schematem, z jakimś programem często, nawet rodowym, bo to się wiąże z pokolenia na pokolenie. Więc jeśli ja czułam, że matka mnie nie chce, to wiem, że jej matka też jej nie chciała z jakiegoś powodu. I to się powtarza w tył. Ale wracając do ciebie, kiedy masz ten obraz taki życia, że jestem niechcianym dzieckiem, niekochanym, odrzucanym, to ty w życiu, po co ci dom, po co ci fajne miejsce, przestrzeń, bogactwo, jakaś obfitość, po co ci to? Tam nie ma tego sensu do życia, tam nie ma tego szczęścia takiego, bo jak nie ma miłości w sobie, to człowiekowi nie chce się tego budować. Człowiekowi nie chce się mieć, nie wiem, upiększać dom, czy dekorować. Dla kogo? Dlaczego? Musisz mieć powód. Wiele ludzi sobie znajduje taki powód dla dzieci, nie? Że dla swoich własnych dzieci, bo mają dzieci. I harują dla tych dzieci, robią wszystko dla tych dzieci. Ale tam znowuż nie ma tej miłości do siebie. Tam znowu nie ma tej jakości życia, tej głębi, tego szczęścia z wnętrza. Więc większość ludzi robi coś dla kogoś, a nie dla siebie i się męczy w tym życiu. Zobaczcie, często też budowanie życia na takich fundamentach braku miłości, poczucia akceptacji siebie, co też wychodzi od rodziców, poczucia szczęścia wewnątrz, że jestem darem, że przyszłam z miłości, z chęci, bo moi rodzice czekali na mnie, chcieli mnie i cieszyli się mną. To zupełnie inaczej ty patrzysz na świat zewnętrzny też. Przyciągasz relacje, w których druga osoba ciebie kocha i szanuje. Druga osoba ciebie uznaje, druga osoba ciebie akceptuje. Bo jeśli ty nie masz akceptacji w sobie, bo ci nie dali tego rodzice, jeśli nie masz tej miłości w sobie, tej chęci do życia, tego choćbyś chciała, nie wiadomo jak to robić. Dlatego zobaczcie, to wszystko, co budujecie, biznes na przykład, nie wiem, wchodzisz w ten biznes, wszystko fajnie i nagle wszystko zjeżdża ci w dół. Tam jest brak miłości rodzica, tam jest często niechęć, tam dzieci, które przychodzą niechciane albo które są odrzucone, one walczą o siebie, one walczą o relacje, one walczą o miłość, one walczą o uwagę, o sukces, o pieniądze i one są tak zmęczone, zacharowując się po pachy, po szyję, że albo umierają, albo jakaś depresja, albo jakaś choroba, albo jeszcze Bóg wie co, wypadki, nie wypadki. To jest wszystko to. To jest brak miłości. Brak miłości rodzica. Brak przyjęcia ciebie z szacunkiem tutaj na ten świat. Więc często to właśnie my musimy w sobie to odnaleźć i zrozumieć, że skąd ten brak miłości pochodzi w nas. Kochani, ja robię taką pracę wewnętrzną na poziomie głębokim, gdzie możesz odzyskać siebie i miłość do siebie i odzyskać życie, jakiego pragniesz. Zapraszam, możesz się ze mną skontaktować.
naprawdę tutaj trzeba się bardzo, bardzo skupić na tym, dlaczego idę pod wiatr, dlaczego ciągle się męczę z tym życiem, dlaczego ciągle się staram i mi nie wychodzi, dlaczego czuję się wciąż fatalnie odrzucony, niechciany, niekochany. Bo dopóki ty nie wywalisz tego żalu na zewnątrz, tego bólu i tego cierpienia, to cały czas będzie walka o siebie. Ale z tą walką o siebie ty będziesz też się często niszczyć wewnątrz. Będziesz chcieć się zniszczyć, bo jeśli matka cię nie chciała, to ty będziesz robić wszystko, żeby tutaj nie być, żeby tutaj nie żyć, żeby tu po prostu było ci bardzo ciężko i trudno dla niej. Więc oczywiście też tutaj często przyjmujemy te bóle na siebie po to, żeby tej matce było też lżej. Oczywiście, że tak. Tak też się dzieje, nie? Zrobisz wszystko, żeby tej matce było lżej. Ale ty też to robisz jej, żeby było jej lżej po to, żeby ona ciebie kochała. Bo ona ciebie odrzucała przez różne rzeczy, wypychała cię ze swojego życia. Kochani, jeśli chcecie mi wierzyć albo nie, wszystko to, co się u was źle dzieje w życiu, jest źródłem tego, co dostaliście w wieku, zanim, nie w wieku, jeszcze zanim przyszliście na ten świat, bo tam jest program w tej matce i w tym ojcu. Potem w wieku prenatalnym wszystko wyssaliście z pępowiną matki, a potem z mlekiem matki, a potem w życiu. Wszystko to, co dostaliście. I teraz te nieszczęścia twojego życia, te wszystkie nieszczęścia w relacjach, te wszystkie nieszczęścia w biznesach finansowe są źródłem miłości. Często połamanej miłości. Niezrozumianej, często powtarzanej z pokolenia na pokolenie. Niezdrowej miłości. Często trudnej. Tak miało być i tutaj nie zmienimy tego. Nie zmienimy tego, że się już urodziliśmy. Nie zmienimy tego, że już jesteśmy. Nie zmienimy tego, że nasze życie tak się układa i tak nasze relacje się układają. I tu to, co potrzeba zrobić, to powrócić do tego i można to zrobić układając pewien schemat tego po kolei, co twoja dusza i twoja podświadomość otwiera przed tobą. Wchodząc głębiej i głębiej w te procesy jest najpierw nienawiść, którą trzeba przeżyć. A potem przychodzi miłość i wybaczenie, przyjęcie siebie. A potem dzieją się cuda w twoim życiu właśnie ostatecznie. Zmienia się życie, zmienia się pogląd na siebie, uczucie w sobie się zmienia. Patrzenie na świat się zmienia poprzez ułożenie tego. Więc naprawdę wszystko, co się dzieje w twoim życiu złego, jest wynikiem miłości, jaką dostałaś. Kochani, to jest proces. Jeśli chcesz popracować ze sobą, to naprawdę wymaga to czasu. Nie jednego spotkania, ale więcej spotkań. Tą metodą, którą ja pracuję, ona jest bardzo głęboka, ale bardzo rzetelna. Ona jest bardzo uczciwa, ona jest bardzo prawdziwa i ona łączy z tym, z tobą, z własnym wnętrzem, z własnym sercem i wymaga czasu i miłości dla siebie i intencji własnej, że ty chcesz to zmienić, to swoje życie zmienić. Nie partnera zmienić, nie biznes harować, zmieniać, ale często właśnie zmienić siebie tu wewnątrz i poukładać ten cały syf w środku, ten bałagan taki, który masz, w którym chcesz, walczysz, zabiegasz, prosisz, modlisz się, płaczesz i nic się nie dzieje. Zapraszam. Pozdrawiam.